Witam, prawda? Witam, prawda? To idziemy przez jaskinię pełną pułapek. Faktycznie są pułapki. I tu jakieś symbole, ty, bo tam było TMX, nie? Koleś nie ściemniał. Piku. Tym razem za pierwszy. No tu też można iść, dobra. Skrzynia ze skarbem. O, te kamienie trzeba rozwalać. Żelazo. Ja zbieram jakieś talizmany na górę. Może coś się przyda. Draugry tutaj są, jak w Skyrimie? Tak, tak. To taki ten, nie? To takie, no, wikingowe w sumie klimaty. Z mitologii chyba pochodzą draugry. No, będą musieli. Bo pamiętam, że jak jest ten film The Northman, chyba z 2022 roku, to tam też był draugr, ale jeden. No, a to pewnie jest nawet jakaś nazwa po prostu, która się powtarza, coś tam oznacza, nie? No to taki nieumarły. Elf taki chociażby. Zombiek. Taki zombiek. Nie to pyry. A, skrzynia ze skarbem. Flaszka, dobra. Jakieś drewno. O, w końcu wkraczamy do wioski. Żelazne czaszki zrobione. Czyli teraz wyżynanko wrogów. Odpierdolony mi wkrytu. No te laski tu robią. O, jest, można level rozdać w końcu. Kurde, już szósty poziom mam, wow. Czy mogę dać tu jakiegoś skilla? Rozpoczęcie serii. Kurde. Ale mam punktów darów, o ja jebie. Dobra. Trzeba ulepszyć ołtarz. A ołtarz, no. Dobra, to zostawię punkty. Ma tylko 10 użyć? Serio? Może nie. A bo to leczy to, jak stoimy w tym. Dobra. No, pierwki rozpierdol. Ale fajne jest to, że nie musimy klikać na ziemi, tylko się wszystko samo podnosi do ekwipunku. A nie, no jeszcze klikanie. Łoposz, to by było za dużo. Ale wiesz, w większości hack and slash to sam sobie wybierasz, co chcesz podnosić. O kurwa, a czemu mi gra zmieniła słowo? Dobra, jestem. Gra się przypomina, że jeszcze niedawno miałeś problemy w ogóle z uruchomieniem. Nie zapominaj o tym, jak miałeś problemy. Hmm.
O, tu pewnie będzie flaga ukryta, no, no jak? A już teraz nie słyszę twoich dźwięków, nie? Tam na bazie nie wiem, o co chodziło. No, nie wiem, o co chodziło z tym, szczerze mówiąc. O, dźwig można rozjebać. No wiadomo. Ja używam tych skilli, bo czasami nie wiem, co można rozjebać, a nie nagle się okazuje, że twój drewno wyleczy. Wow! Ty, ja dedłem. Porezali mnie trochę. Te laski cię, no, sklepały pewnie mocno. No, wpadłem standardowo w sam środek bagna i tym razem mnie zajebali. Jestem zaskoczony. Dzięki. Jest. I on powrócił. Tu sobie drewno zbierz, bo tu dużo jest. Jak ona to zrobiła? Co, jak to zrobiła ta laska, że cię zajebał? Nie no, teraz rzuciła też kurwa jakimś gównem, które znikło w połowie drogi, ale jednak obrywałem. Chyba ta laska jest przejebana. Bo ostatnia flaga, dobra. Kurwa, jak ona bije. Jako ekip. Spierdalam stąd. Wow. Spoko. Odsunąłem jednego na bok. Rozmawiamy. Czasami mam wrażenie, że ja tak szybko biegam, że ta krew po prostu nie nadąża ze mną dolecieć i zostawiam. Ale chyba nie, ale takie wrażenie jest trochę. No ja, ale ona potem przyspiesza, zauważyłem tę krew. Tak czy siak, coraz szybciej. Ale mam wszystko porobione, co ciekawe. No. Czyli co, bierzemy, leczymy się i... Można zerknąć jeszcze w ekwipunek, co no serce. Też zerknę, co tu mamy? Tu jakaś zbroja? Dobra. Zbroja lepsza. Hełm lepszy. A nie, bo to szybkość ruchu minus 15, to mi się nigdy nie podobało. Większe? Nie. Wszystko będzie. O, tu jakieś znoszone zbrojowsko. Kurde, ale pancerz 100 to jednak jest ta różnica, chyba jednak będzie trzeba założyć. Mam pancerz 32, a mogę mieć pancerz 100. O. No to chyba jednak założę. Chuj, trochę wolniejszy będę. Pas szmaciarza. Pas szmaciarza. Pas potężnego skurwiela. Dobra. Ready. Kto teraz czyta, ty? O, no. Żałosny Ulfunkt ośmiela się nas atakować. Mniej więcej. Wiedźmo z bagiem, dotrzymaj danego nam słowa.
Niechaj powstanie bagienne żelazo. O kur... Wow. A więc tak chcesz to rozegrać, nie ma sprawy. A ten dźwięk uderzania go, nie? Jaki śmieszny. Jakby kowa opierdana. A to gówno trzeba rozwalić tu. Uwaga, bo strasznie napierda. Ja nie żyję. O kurwa. Jedna faza. Z tego ognia. Ja pierdolę, strasznie bije, nie? On nie, on taki słaby jest, nie? Ale... Być może przepowiednie są prawdziwe. Być może dzisiejsze spotkanie było naszym przeznaczeniem. Oto dar dla wilków Midgardu. Kiedy nadejdzie północ, wasz kowal zacznie śnić o nowym sposobach obróbki żelaza. Teraz odejdź. Spotkamy się jeszcze, gdy nadejdzie czas. Hehehe. Chłe, chłe, chłe. No i to pewnie znowu trzeba... Decyzję podjąć, nie? Pewnie znowu się opłacić. Oszczędzić, no. No bo 50 jednostek żelaza po każdym udanym wypadzie, albo tylko raz 250. Zależy i ile tych wypadów zostało. Nie, jeżeli 5, wypady. Nie, to chuj. Opłaca wypady brać. Po śmierci wodza Ulfungowie stali się dla mieszkańców wioski jedyną nadzieją na skuteczną ochronę. Wiedźmę z bagien rozsierdziła utrata daniny, była jednak cierpliwym trolem, mogła poczekać. Poza tym dostrzegła w tych wizjach ugrywki przyszłości, jaką los gotuje dla Jarnungów. Pierwsze co, idziemy obczajać, co można ulepszyć. W sensie sklepy... No ołtarz będzie najważniejszy, nie? Mhm. Żeby umiejętności. No i później pewnie ten kowal, nie? W czasie twojej nieobecności nawiedziły mnie dziwne sny, można rzec, że mnie zainspirowały. Wiem, miałeś sen, a teraz chcesz wybudować nowy piec dymarkowy. Nie ma sprawy, nie potrzebujesz mojego pozwolenia. Nasi łowcy dostrzegli olbrzymów w dolinie podziemnych źródeł, rozbili tam obóz. Ci, którzy zaatakowali naszą wioskę, dobrze się składa. Radzą ostrożność, jeszcze żadnemu śmiertelnikowi nie udało się przeżyć ataku na jotuńską fortecę. Tylko dlatego, że ja jeszcze tego nie robiłem. No idzie, czajać miejscówki. Ołtarz. Ulepsz. Da się. Dobrze. Faktycznie lepsiejszy. A tego się da? Gnoja? Kowala? Idę zobaczyć. Mnie tego odbroni, nie? Tam zbroja to jeszcze pół biedy. Nie, mamy za mało złota, żelaza i drewna. Yeah.
To by mogło nawet być, ale jakieś takie... Słabe to. Są jakieś nowe bronie, może coś tu? Musieli tą kuźnię chyba ulepszyć. Czy kowala, żeby mieć lepsze rzeczy. Legendarna tarcza, zajebiście też, że tarczy nie potrzebuje. No ewidentnie byśmy musieli te sklepy tu ulepszyć, żeby nowy towar był. Się ulepszy kiedyś. Co my tu mamy? A teraz najpierw był ołtarz, żeby skille, a potem będzie kowal, bo tylko potrzebujemy surowców i hajsu. A wezmę ten pas chyba w sumie. Okej, pas miecznika, brzmi nieźle. Chyba nie faktycznie plus 1%. Mam. Oczywiście jotu nitu nie ma. Na razie. Bym włożył, nie? Premia krwi plus 12%. Ale tu mam maksymalne zdrowie 200. A nie, włożyłem ten runa do zbroi, wiesz? Jak? Dałem sobie premię krwi. No 200 tylko to kosztuje u tego ziomka. Rokiego. Prakiego. Dwie stówki to tam. O, kosiora. Dałem premię krwi, bo to jest to jakby bonus do expo, nie? No właśnie. To założę. Właśnie, laska, ty coś możesz powiedzieć to ciekawego? Czas odnowienia dawno. A właśnie, ja chciałem zobaczyć, czy można ulepszyć. U niej też potrzeba tylko tego jetunitu jeszcze i innych. Teraz się musimy na tym kowalu i na tym zbrojmistrzu chyba skupić. No, po kolei chyba będzie kowal najpierw. Jeszcze raz, jak to zrobiłeś? Po prostu przeciągnąłem tą runę po lewej do przedmiotu po prawej, który tam jest slot wolny. Aha. O, to jest spoko. Być obrażony, nie chcę tego czegoś. Tyle. Kurwa, jakiś chujowy pas mi losuje. No cały czas jakiś gówno. O, jest coś lepszego. Ja cię kręcę. Ale ten pas. Cały czas statkiem musimy płynąć. Nie ma tego gdzieś tu obok. Czemu cały czas kurwa wyprawy? Z jednej strony dobrze, bo ktoś w takim razie musiałby się wyprawić do nas. Jakby coś chciał. No bo wiadomo, że wikingowie głównie odkrywali za pomocą właśnie tych... Jotun musi zapłacić śmiercią za zniszczenie wioski. Idź po śladach, aż trafisz do fortecy olbrzyma w podziemnych źródłach i daj mu tam nauczkę. Damy. Ja tych mapek tutaj trochę jest, tylko że to w miarę szybko idzie.
Tego początku się tylko bałem, ale widzę, że daliśmy radę. Olbrzymi wybudowali prowizoryczną fortecę w Dolinie Podziemnych Źródeł, chcąc odszukać początek biegu lodowatej rzeki. Dokonanie zemsty nie przyjdzie Ulfungom bez wysiłku. Dokonaj zemsty, po prostu zadanie i chuj. Zemsta będzie słodka. Co? Nie. Nie, klikłem źle. Tak, zemsta będzie słodka. Pamiętaj, że rozwalając te kły, czy tam te kości, to żelazo z nich wylatuje. Nie ma to sensu trochę, ale... Pierdol. Kurwa, co to jest? Rolowa wiedźma. Rozpierdolam te kły, nic nie wypada. No, czasami wypada. Jest dosyć rzadko, bo żelazo jest rzadsze niż drewno. Kurwa, ja zamarznąt. Też. Dawać ogień. Popatrz, tu żelazo wleciało. Można rozjebać? Tak wygląda, jak się da. Popatrz, ogień, kurwa. Tu pomarznę. No ja zamarzam. Nie wiem jak wie. Nie, ja sobie odmroziłem dupę, tam było ognisko. Gdzie? To z tyłu. Trzeba było się cofnąć kawałek. Dobra, tu jest następny. Mogę rozjebać. O, jest kapliczka. Te kapliczki to chociaż kurwa coś dają. A, ten totem, a właśnie, co my tu mamy robić? Totemy troli, kolorowe wiedźmy i czaszki, no. Ile krwi i oczek. Niezłe. Spierdalamy z tym skomarznym. Ognie piekielne. Bo tu trzeba uważać, bo pamiętam, że w tej jaskini grałem, to się te totemy troli zlewają z otoczeniem. Czy tak to było? No. Trochę tak. To pierwszego laga miałem. To nie. Czerwony truł. Krwawy rozpierdalacz, teraz to jesteś krwawy John. Ostatnio mam taką ochotę wziąć i komuś wykurwić. Masz tak czasami? Czasami to. Szczególnie jak cię tak ktoś, wiesz... Ktoś jest takim perfidnym skurwielem, nie?
Mi po prostu nawet nie chodzi o jakąś daną osobę, tylko po prostu tak przydałoby się, żeby ktoś się napotoczył, bo po prostu kurwa, czasami trzeba się wyżyć. Ale tak od serca wypierdolić tak raz, a porządnie, tak jakbyś miał je za kilka ostatnich lat miał komuś wyjebać, to tak wziąć i tak z całej pizdy praktycznie wykurwić komuś, nie? Tylko tak, żeby go nie zabić, nie? Bo tak też można. No można, można. Ale to totalnie, ja bardziej myślałem, nie wiem, jakiś taki jest influencer, który w życiu dnia nie przerobił, ale kurwa będzie na przykład, nie wiem, gnębił jakieś babki, które są za kasą w sklepie, bo sobie musi bekę zacisnąć na przykład, żeby... No, takiemu to tym... No, to właśnie, to jest właśnie idealny takiemu, któremu można by wyjebać za te ostatnie parę lat wkurwiania się, nie? To jest taki właśnie, który mógłby się napotoczyć. Ktoś taki, no nie? Na tej zasadzie. Przydałoby się, żeby ktoś się taki napotoczył, że ktoś komu po prostu... Nikt nie będzie miał przeciwko nic, żebyś mu wyjebał, nie? A to by akurat by ulżyło. I komuś by to na pewno nie przeszkadzało, jakieś tam, wiesz, dzieciarnia fanów, która ogląda tego gościa, no to na pewno by się spłakało. No nie, oni może by się jeszcze bardziej cieszyli, bo przecież i tak oglądają go dla beki, nie? No to no, może też. To by mieli bekę z tego, że kurwa, że dostał ryj. Zawsze coś. Też content, nie? Też content. Wszystko. Jeszcze tą drugą stronę musimy przejść, zobaczymy co tam jest. Pytam do ciebie. No to jest ten. A, dobra. Nic, to zrobimy. No to jest zamknięty obszar. Patrzę na minimapę. Jak mi zajebało. Ja w sumie nigdy nie miałem takiej fazy, że na przykład szedłem po mieście tak od razu, żeby było jasne, przy ludziach powiem. Wiem, że są tacy ludzie pojebani, co się przypierdalają bez powodu. Ja nikomu nigdy nie zajebałem zupełnie bez powodu, no nie? No nie miałem nigdy takiej fazy, że szedłem sobie po mieście, idzie sobie jakiś koleś, a wypierdolę mu, nie, czy coś. Albo że wyjebię mu z bara i zobaczymy, nie? Nie, co to, ja się nigdy tak nie przypierdalałem do ludzi, nie jestem pojebany. Dopiero jak mnie wkurwiać zaczął ktoś, nie? Ja też nie, ale miałem sytuację, że ktoś mi wyjebał z bala i wtedy żem się wkurwiał. No to właśnie, no, to też się zdarzało parę razy, że kurwa szedł ktoś i wypierdolił cię z bara, bo chuj, nie? Nie wiem, bo tak. Nie wiem, chciał się przytulić czy coś. Jakiś nie, debil, nie? Prowokator, wiesz, co szuka. Wiem. Masz zagadkę do rozwiązania. Z dźwignia. O kurwa. O chuj. Masz drugą, po drugiej stronie. Aha. To ty musisz tą drugą. Nie, możesz iść do tamtej. A ja skąd ja wiem, ile tego mam nalać? No jest dość, nie? Ale nie pamiętam, jak to się robiło, ale... Widocznie to jest za mało. A, tylko ty możesz wejść w interakcję, haha! Dobra. No ja nie mogę nic z tym zrobić. A któreś tam mają być nalane. Dobra, chyba nie tam. Nie no, nie. Bo ty po prostu musisz wybrać. A u mnie się wszystkie już teraz świecą, że są nalane. Tak? A u mnie no. Nie właśnie. Aha, no to dobra, to nalejemy wszystko. Nie, no, nie, nie. Wszystkie się niby świecą, ale... Daj tam ten pierwszy, no. O co tu chodziło? Pamiętam, udaje, że to randomowo zrobiłem, bo... Muszą być jeden z jednej, jeden z drugiej, tylko nie wiadomo, która. O, jest. Jej!
Więc to musi być punkt kontrolny chyba, nie? Czy nie? Tak, musisz podejść do niego i się zapisz. Dawać. Mamy punkt kontrolny, więc będziemy toczyli nasze bitwy w następnych odcinkach. Na razie. Na razie.